Siemanko, z tej strony Gabi95. Witam was w kolejnym odcinku gry Monster Hunter Rise i dodatek Sunbreak. I jest to demówka. No i jak to w demówce bywa, mamy ograniczoną w jakiś sposób grę. I tutaj jest to ograniczenie przez 4 misje, 4 potwory do upolowania, jakieś tam treningi, ale one są nieznaczące w tym, co robimy. Dla nas liczą się potwory, w tym odcinku będzie to Astalos do zabicia. Dodatkowo podoba mi się też w demówce to, że w stosunku do pełnej wersji nie mamy tam jakichś spędnych misji typu przynieść jakieś jajka, przynieść mięso, przynieść kwiatuszki i inne tego typu, tylko po prostu jest misja, wykonaj zadanie, zabij potwora i wsio. W normalnych wersjach też po prostu są misje, tak jak tutaj mamy, tylko że bardziej rozłożone, dużo powiedzmy latania, czasami za czymś niepotrzebnym, poszukiwania dodatkowo tych stworów, podbijanie poziomu i takie inne. Także na, powiedzmy na start, na zachętę w ten sposób to ujmując, Rise i demo, zwłaszcza demo tego Rise Sunbreak, bardzo mi podchodzi do nagrania i na kanał, bo mam po prostu na obecną chwilę po prostu 4 odcinki do nagrania. Wiem, jak, ile to zajmie, bo zajmie to 4 odcinki. Ale dzięki temu ja będę widział, jakie branie Monster Hunter Rise Sunbreak ma. Czy w ogóle seria Monster Hunter się podoba? Czy będą jakieś komentarze pod filmami? Ile będzie wyświetleń? Może ewentualnie lajków, ewentualnie nawet subskrypcji, powiedzmy, specjalnie z powodu Monster Hunter. Także jeśli seria podejdzie, te 4 odcinki, jeśli powiedzmy się spiszą, jeśli się spodobają, no to sądzę, że mogę sobie wtedy dorzucić serię z Monster Hunter, zaczynając od Worlda, przez Iceborne, później właśnie przez Rise Sunbreak, no i zobaczymy, co ewentualnie dalej wypuszczą. A teraz, bez specjalnego przedłużania, zabieramy się już za Astalosa. Spodziewam się przede wszystkim, że będzie to stwór troszkę trudniejszy, ale powinniśmy sobie poradzić, może troszeczkę w dłuższym czasie. O, znam tą mapę. Ta mapa była w Monster Hunter Unite. Czyli powiedzmy w tym Monster Hunter, które najbardziej pokochałem. Miałem z nim styczność, powiedzmy, na samym początku. Więc to jest jedyne, czy najbardziej znane mi Monster Hunter. Ale z drugiej strony, no, spędziłem przy nim masę godzin. Żeby się nie chwalić ile. I ta mapa naprawdę... Nice. I ta mapa naprawdę zapadła mi nie tylko w pamięć, ale też powiedzmy w serduszko. Idzie Astalos. Buldrum, ten mały dzik tam. Nie, to nie jest Buldrum. Czy to jest? Przede wszystkim trzeba się spodziewać tego. Czy Astalos mi latać, napierdalać pociskami. To jest Bullfang, a nie Bulldog. I niestety na minus jest to, że nie miałem z nim nigdy styczności. Znaczy, chyba nie miałem. Nie jestem pewien, może miałem styczność z nim jakąś w innej wersji gry. Ale nie pamiętam go kompletnie. Wydaje mi się, że może być problematycznie. Ale bym odjebał, bym zaczął mówić, żeby w trakcie walki z potworem. Uff, ale fuksiersko. Chciałem zrobić ten atak z wyskoku. O. A mi zajebał.
Jeszcze prąd. Pojebany jakiś Vigorsa. O chuj chodzi. Bardzo podoba mi się on. Ale mam wrażenie, że będę miał z nim problemy. Ciul. Dobrze mi się dał trafić ładnie. Błyskówka. Lampy, tfu, lampy błyskowe. Robaki błyskówki są spoko. Bo oślepiają potwora. No szkurwa, nie dość, że dałem się trafić dwa razy atakiem, który znam, to jeszcze tym najgłupszym. No jeszcze nie trafiłem, zajebiście. Gdzie on jest? Udało mi się. Myślałem, że pójdzie troszkę łatwiej. Spierdalaj, no dopiero przyszedłem. Nie mogłeś się tu z czymś bić. Kurwa mać. Jest pojebany. Prosto pod skrzydło, no nie wierzę. Aha, problematycznie. Mocno. Alberto. W ogóle fajne jest to, że zwierzątka, pieseł i koteł, z misji na misję mają inne nazwy. Nice. Nie siupło, bardzo mocno nie siupło. Jaki on jest pojebany, no. Korzystam tą wibernę do ataku. Najważniejsze, żeby mu zadać dużo obrażeń. On zapierdala. Ciul. Dobra. Nie to chciałem. Ale mogę spróbować, nie powiem, że nie. Zajebisty sposób na walkę. Jeszcze jest pogiąca. A, to jak byłem na nim. Dobrze byłoby mu odciąć ogon. Jest to możliwe na szczęście, tylko chuj kłopotliwe.
A, zabrakło mi. Kuźwa, ja zawsze wpadnę w takie głupie ataki, nie? O-o. Będę się stępiła, a on się wkurwił. Jest to plusem i jednocześnie minusem. Przede wszystkim na plus, że potwór się wkurwi, bo znaczy to, że dość oberwał. Na minus, że jest on bardziej wkurwiony, więc leje o wiele mocniej i szybciej. No po prostu sprawia wiele więcej problemów. Chyba odleciał. Tak, dał chwilkę. Dobra, zajebiście. Osełka. Jaka zajebista opcja i... to jest, powiedz... To nie jest to, co chciałem. Żeby było, ale dobra. Dobra, on jest na dole, ale za nim... Velocidrom. A nie, to jest Velocipe chyba jeszcze. Da się raczej znam. Bardzo fajne stworki. Przede wszystkim nasz piesek ma z tego stwora, z którym teraz walczymy, zbroję. Ewidentnie. No, jebańcu. Bluś. Nie. Zaraz to ja będę trafiony. Dobrze, kot. Dobrze. Koty zawsze mają te najfajniejsze rzeczy. Szkoda, że pies ma tylko zwykłe ataki. Aha, wściekły. Spierdalaj od mnie. O. Vigorosa, nareszcie. Okej, on do mnie wrócił. Okej,
Ale... O, tam jest koba jakaś. Ostre kaby. Ej, one strzelają. Jak zajebiście. Ej, ja się muszę uleczyć, kurwa mać. Ogon. Kurwa. Powiedz, że nie odleci. Teraz liczę na to tylko, że on tu przyjdzie. Jeśli nie, to mam przejebane. Jeśli tak, to jesteśmy w domu. Przyszedł. Mocno obywał przede wszystkim. Widziałem też te potwory, jak strzelają, zajebiste to było. Ojojojojoj. Aha. Nie to. Myślałem, że schowaną broń będę miał. Jest to wyzwanie, ale bardzo fajne. O ja pierdolę, co to było? Przestał się świecić przede wszystkim, więc jest plus. Chyba uciekł też, tak? To ja mam chwilę czasu. Chyba niesamowicie mi się podoba. Żebym zrobił skok życia. Jak ja schowałem byń? Niechcący. No, jak zawsze, nie? Ja mnie spelin.
zastanawiam się, czy będzie tu jeden z innych potworów, który znam. Jest to taki krabik, bym powiedział. Tylko taki duży krabik. Wybuchowy spinner. Chociaż miałem nadzieję na coś lepszego. Naładuj się, robaczku. To był głupi pomysł. Dobrze, będzie znaleźć miód. Powiedz proszę, że to jest błyskówka. To nie jest błyskówka, prawda? Nie. Ale jest miód. To nie jest najlepszy pomysł na teraz. A nie, dajmy, ale dobra. Jakie ostre kalmary? Chciałbym, ale nie wiem co to za... o czym mówimy. Na pewno nie o nich. Chyba są ostre kalmary. No i nie dowiem się, czym są ostre kalmary. Ale przede wszystkim jedna rzecz. Mega miksturki. Oto zrobiłem właśnie miodu. Z zwykłych mikstur idzie zrobić mega mikstury. No, czyli te mocniejsze, tak? A bardzo mi się to mogło przydać, także... No szkływa. Dopiero wszedłem, ziomek. Spokój się. Wyrwano. Nie mam kiedy użyć pełnego ataku na nim. Bo tu ciągle coś się dzieje. Wydaje mi się, że on już słabnie. To pogadali. Boli. Spierdalaj, spierdalaj. Mega mistura. Szybciutko. Chyba nawet 200 przylecą. O! Błyskówka! Nie
Skupka jest spoko, bo ślepia potwora. Z tym, że minus jest taki, że jest kilka potworów, które atakują na oślep, tym on. Tym samym robiąc takie kuku, że i tak cię walnie, a ty się nie... Ty nie jesteś... Ty się, wy się spodziewacie powiedzmy czym, a on zaatakuje. Nie wiem, czy to jest chyba gniazdo. Niech czasami, przynajmniej Volt, były pułapki tego typu, że muszę było na coś takiego wejść z potworem, no i on się zapadał. Miałem trochę nadzieję, że to będzie coś tego typu. Zostaw mnie. Ty też. Oni nie są silni, oni są po prostu chamscy, bym to powiedział. Jest jeszcze ta moja błyskówka dodatkowa? Jest. A na dole jest chyba Ratian. Wolałbym nie walczyć. Coś zrobiłem, ale nie wiem co ja. Dobra, combo. Walimy. Okej, okay, wyszło. Dałaby się błyskówka. Dawaj ogon weźcie. Ile będę cię lał? O, co tam wyciągnąłeś fajnego? Bęben mocy, no zajebiście. Pływa w kuj. Masz lepszy ekwipunek. Czemu bębenek? Pływa. Skończyłem combo. Specjalnie używam tego krótszego. Bojeczek. Oj, to mnie dojebał. Dobra. Czyli pierwsza nasza, no, w cudzysłowie, śmierć. Bo tak naprawdę śmierć to nie było. Tylko omdlenie. No ale mimo wszystko. A, tu się skakał, opisałem. A jak ja go kurwa ominąłem? Czekaj, jak się... O co chodzi, jak się rzuca kunajami?
ciekawia. Znów coś zniszczyliśmy mu. Chyba na grzbiecie coś. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ten grzbiet ma taki bardziej biedny. Bym się stępiło, no nie wierzę. Antidoby. O! Dobra, trzeba gdzieś szybko wojnę ostrzyć. Czy ja się jestem gdzieś w stanie dostać na szybciora i to takiego bardzo szybciora? Nie bardzo. Dobra, kot coś tam ogarnia chwilę. Gdzie on jest? Dość daleko poleciał ode mnie. Masz dopala. Pływa. Pierwszego przeskoczyłem, no nie wierzę. Okej, okay. Max Mixtura się przyda. O, coś odjebałem. Up na wszystko i cięcie. Miałem nadzieję, że go rzucę tym skoczeniem na niego, ale nie wyszło. Aj. Dobra, zwykła mistura, trudno. Mniej uleczy, ale przynajmniej będę zdrów. A potem może poszukam ziół albo grzybów, znaczy ziół i grzybów, żeby zrobić sobie... Jest ogon odcięty. Zioła i grzyby dają potki, a później oczywiście miodek na duże potki. Jest soby. Kulał. Jak podpój kuleje, znaczy, że jest sobie. A chciałem z psa wyciąć z trofeum. Zajebał. Co za suka, no.
blisko. Ja już to widziałem, że tym zbieram, nie? I to tak wykurwiście prosto we mnie. Źle mi to zabrzmiało. A nie, nic nie ma. No szkurwa. Bardzo wymęczony jest. Ja w sumie trochę też już jestem na wyczerpaniu moich zapasów leczących. Nie chcę z nim też walczyć w takim małym miejscu. Spoić to, co za mną lata. Bardzo wkurwiające robaczki. Bardzo często potrafią zajebać tym paraliżem. No, a w walce z takim potworem paraliż, jak sobie możecie wyobrazić, byłby mega przejebany. Ucieknie znów. Prawdopodobnie. Kuźwa, szkoda. Chociaż może nie aż taka szkoda. Jak on się tu spotka z tym małym gównem. Hopla. Chyba możliwe, że tak nam się uda go nawet pokonać. O ile ten ptaszek nie zginie. Dobra, to tym razem tego drugiego. Może jeden zabije drugiego, będzie więcej zabitych. Pyk! Pięknie. Takim ostatnim zrywem, dosłownie wyskok, cięcie, pokonany. Zajebiście. Ale mi się to spodobało. Siadło idealnie. Kurwa mać, piękna walka. Ciężki potwór. Wybrałbym na pewno inne wyposażenie jakieś. Obstawiam lepszy miecz. Nie taki uniwersalny, ale rzeczywiście z jakimś żywiołem typowo właśnie przeciwko Astalosowi. Sądzę, że może jakiś ogień by to był, albo coś innego. Nie wiem jak tych... Jak tymi kunajami operować? O, no rzeczywiście to było męczące. Można sobie odpocząć. O, to była piękna walka. Jedna śmierć, na szczęście, tylko. Skończyły mi się już wszystkie potki, jakiekolwiek miałem. Ale przede wszystkim osobiście do takiej walki przygotowałbym się znacznie inaczej. Dobra, w takim razie w tym miejscu zakończymy sobie misję z Astalosem oraz ten odcinek. Grało się naprawdę świetnie i przyjemnym zaskoczeniem była mapa, która była dla mnie w
wspomnieniem takim bardzo, bardzo fajnym, na której stoczyłem też masę godzin, walcząc z potworami i ją znałem tak naprawdę, więc tutaj było dość przyjemnie, chociaż z racji, że jest to nowa wersja, to ta mapa też się troszeczkę różniła. Kończymy tutaj. Widzimy się w przyszłym odcinku, zabijając Malzeno. I sądzę, że będzie jeszcze ciężej niż tutaj był Astalos, ale damy sobie jakoś radę. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Miłego wieczoru, miłego dzionka, no i na razie. Hej!